raz sobie pewna Agatka. Jej cipka zawsze pachnąca, gładka. Nóżki zgrabne i ogolone, do tego miała dziewiczą błonę. Cóż, tak przynajmniej sama twierdziła, bo się chłopaków trochę wstydziła. Próżno podchodził do niej Ignacy, Wojtek, Jureczek i Bonifacy. Wszystkich Agatka szybko spławiała, bo dla wybrańca błonę trzymała. I tak mijały miesiące, lata i coraz starsza nasza Agata. Lecz wciąż uparta i żadnej glizdy nie chce dopuścić do swojej pizdy. Lecz dnia pewnego w niedzielę z rana wstaje Agatka, wciąż nieruchana. I jakieś chęci ją ogarniają, cipka ją swędzi, a dłonie drgają. Krocze pulsuje, chce się pierdolić. Jak tu na szybko się zadowolić? Agatka z szału zaraz zwariuje. Myśli, gdzie Ignaś ze swym wielkim chujem? Gdzie Wojtek, Jurek lub Bonifacy? Ten by mnie zerżnął dzisiaj na cacy. Ale niestety żaden z chłopaków, choć było czterech dobrych kozaków, nie zadowoli pizdy Agatki. Dziś każdy marny, giętki, niegładki. I co Agatce dziś pozostało? Tylko wyruchać się sztuczną pałą. Tak to Agatka błonę trzymała, że w końcu sama się wyruchała.